Poszły konie po betonie. Witam Was w pierwszym treningu, w pierwszym tygodniu. Teraz chyba troszeczkę warto powiedzieć o tym, jak to będzie wyglądało. Robimy w poniedziałki i w piątki, powiedzmy, tak sobie to ustalimy. Środa to wybieganie. Mamy w poniedziałki i piątki treningi, gdzie łączymy orbitrek i gimnastykę. I zawsze, posłuchajcie, schemat będzie zawsze taki sam przez cały tydzień. Będzie wyglądał w ten oto sposób, że w poniedziałek robimy trening składający się z 3 minut pracy na orbitreczku. Ustalamy sobie poziom trudności na 3. Niezależnie od modelu orbitreka, jaki macie w domu, startujemy z trójki. 3 minuty sobie jadę, później robię 10 przysiadów. Jadę znowu 3 minuty, znowu robię 10 przysiadów. Jadę 3 minuty, idę pod prysznic, jestem po treningu. Zwróćcie uwagę, bardzo malutko, żaden przeładowany planik, ale już ruszamy się, tak? Będziemy sobie progresować poziomem trudności naszego orbitreczka. Zaczniemy od levelu 3 w pierwszym tygodniu, 4 w drugim, 5 w trzecim i 6 w czwartym tygodniu. Na tym samym levelu pracujemy również w opcji cardio, w opcji wybiegania, czyli 10 minutek luźnej pracy na orbitreczku w środę. Mówię poniedziałek, środa, piątek, bo to jest bardzo dobry schemat treningowy, uwalniający Was z trenowania w weekend, chociaż ja bardzo lubię to zrobić. Ja w ogóle kocham się ruszać, więc mówię poniedziałek, środa, piątek, ale możesz sobie zrobić po prostu ten trening na bazie 3 dni, wtorek, czwartek czy sobota, jak wolisz, jak Ci pasuje. Oczywiście, jeśli nie masz czasu, warto zrobić go również w poniedziałek, wtorek i środę, tak? Treningi nie są przeładowane, są bardzo króciutkie. Mają za zadanie zachęcić Was do ruchu, rozpocząć Waszą przygodę ze sportem. To nie ma być zajazd, to ma być punkt wpisany w Wasz kalendarz i on ma być robiony. Więc plan to minimum. W pierwszym tygodniu robimy tylko przysiady. W drugim tygodniu do przysiadów dokładamy pompki. W trzecim robimy przysiady, pompki i brzuszki. Cały cykl treningowy kończymy przysiad, pompka, brzuszek i wykrok. Zawsze 10 powtórzeń, nie więcej. To, no mówię, macie czuć radość z ruchu i być zwycięzcami, że wypracowujecie nawyk, tak? Że zaczęliście się ruszać. Hop, pierwsze 3 minutki zleciało, 10 przysiadów, naturalna płaszczyzna kręgosłupa, stopy na szerokość barków, kolana na zewnątrz, schodzę tak głęboko, jak tylko mogę. Całe stopy na ziemi. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Start i jadę z drugą rundką. Popatrzcie, znaczy moim planem jest to, tak jak powiedziałem we wstępie, żeby przejść z Wami przez cały cykl treningowy. Trenuj ze mną, zrób ze mną wszystkie 12 treningów. Więc każdy trening robię z Wami. I mam nadzieję, że dzięki temu Wy również będziecie zmotywowani do działania. Spokojnie sobie pracuję. Level orbitreka jest wyznacznikiem pracy. Nie prędkość, nie kadencja, luźno. Ruszaj się. Nie myśl, że trening był zły, jak nie zwymiotowałaś po nim, zwymiotowałeś i nie chodzisz na czworaka. Nic z tych rzeczy. Ma być luz. Popatrzcie, tylko 10 przysiadów. Pierwszy tydzień, 3 minutki orbitreczek, 10 przysiadów, 3 minuty orbitreczek, 10 przysiadów, 3 minuty orbitreka i mamy fajny trening i już jesteś wygrany.
Pamiętajcie, nigdy nie jest za późno, za wcześnie. Nigdy nie ma dobrej pory, żeby zacząć, tak? Trzeba zacząć. Nie ma w tym większej filozofii. Orbitrek daje nam radość, prostotę ruchu. Oczywiście zachęcam do rozgrzewki przed treningiem. Pomachać troszeczkę ramiona, kolana, stopy. Może zrobić jakieś rozbieganko, minutkę, dwie na orbitreku na levelu 1. Tak? Natomiast trening jest tak spokojny, że w każdej chwili możecie go potraktować jako w zasadzie przerwę w pracy, tak? Mam pracę, no nie wiem, mam orbitrek, pracuję w domu, nie wiem, mam orbitrek w firmie, co może się zdarzyć. Wbijam ciach, 10 minutek, no i mam zrobiony trening. Luźniutko sobie płynę. Tak. Trening ma być zrobiony oddechy do dechy. Nie intensywność, nie umęczenie się. Spokój. Presuj w pełnych zakresach. Zrezygnuj z kafeteryjnych produktów, a zobaczysz za miesiąc, że będą efekty. Schodzimy. Kolejna dycha. Przysiadów, kolanka na zewnątrz. Hop. 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 4, 5, 6, 7, 8, 9. I dycha. Hop. Start. I ciach. I w zasadzie pomalutku kończymy pierwszy trening. 9 minut orbitreczka, nie wiem. Chciałbym, żeby ta formuła była taka prawdziwa. Dla mnie prawdziwość to nie zmontowany filmik z cięciami, 3 minuty zapętlony. Czasami się pewnie pomylę. Ale wydaje mi się, że wyjdzie z tego naprawdę fajny cykl. Cykl, który będzie wisiał, który będzie mógł każdy włączyć się na każdym poziomie wytrenowania do niego. Luźno, spokojnie. Jeśli level 3 to dla ciebie za ciężko, zacznij od jedynki. Natomiast chciałem wam też pokazać, jak ważna jest progresywność w treningu. Aby bez sensu nie nabijać kilometrów dla kilometrów. Dlaczego warto włączyć ćwiczenia z oporem? My zaczniemy sobie od ćwiczeń z masą własnego ciała. Nic spektakularnego, tylko proste rzeczy. A często te właśnie proste rzeczy są najskuteczniejsze. Jeśli złapiesz smaka, za co trzymam kciuki, pociśniemy razem, może zrobimy kolejną serię intermediate, żeby to zakończyć jakimś planem dla zaawansowanych. Natomiast nie myśl, masz zrobić 3 treningi i nie obchodzi mnie to. Poniedziałek, środa, piątek, mniej Facebooka, Instagrama, 10 minut na zajęcia. Pilnujemy jedzenia i w miesiąc da się zrobić bardzo dużo. Dzięki wam za uwagę. Kończymy pierwszy trening. Kliknij subskrypcję, jeśli to było użyteczne. Robimy drugi trening. Luźno, spokojnie.
Mamy to. 9 minut na orbitreczku. Ile zegar pokazuje? 10 minut, 15 sekund. Chwytam się rączki orbitreka. Łapię się za kostkę. Kolano przy kolanie. Wpinam biodro do przodu. Rozciągam. Mięsień czworogłowy. Hop. Kilkanaście sekund. Zmiana nogi. Tak, użyjmy Orbiego do tego, aby nam pomógł w rozciąganiu. Hop. Postaw nogę na orbitreku, delikatnie pochyl się do przodu, rozciągnij mięśnie dwugłowe. Spokojnie, pochyl się do przodu, delikatny stretching, spokojnie. Te słowa mają Wam przyświecać przez najbliższe 4 tygodnie. Do tego dodajecie słowo regularność i wytrwałość. I mamy to. Widzimy się na kolejnym drugim treningu.